Miejcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Wśród gwiazd na nocnym niebie świeci najjaśniej. Księżyc od wieków w wszystkich kulturach i we wszystkich religiach ludzi fascynował. To od jego faz liczono czas, to zmiany jego tarczy wskazywały na zmianę kolejnych nomen omen miesięcy, bo tak również kiedyś był on nazywany. Jednak starożytny Izrael, podobnie jak współczesny Izrael oczywiście, patrzył się na księżyc inaczej niż wszystkie inne kultury i wszystkie inne religie. Jest to zaznaczone już na początku Księgi Rodzaju. Bóg stwarza dwa potężne źródła światła. Jedno by świeciło za dnia, drugie by świeciło w nocy. Oznacza to oczywiście, że Bóg stworzył słońce i księżyc. A z tego powodu, że są stworzeniami, że są Jego stworzeniami, nigdy nie mogą odbierać czci boskiej. Do piękna księżyca porównana jest oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Autor Pieśni nad Pieśniami pisze tak. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą królowę i nałożnice ją wysławiają. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy. Ta oblubienica, która jest tak piękna, to obraz oczywiście duszy, którą wybrał oblubieniec Jezus Chrystus i który podziwia jej piękno. A dlaczego porównana jest do księżyca? Dlatego, że podobnie jak księżyc nie świeci swoim blaskiem, tylko odbija blask i światło słoneczne, tak samo piękno oblubienicy, piękno duszy nie pochodzi z niej samej, tylko pochodzi od Stwórcy, który ją stworzył. I podobnie Maryja, najpiękniejsza z niewiast, może być porównana do księżyca i tak właśnie też jest porównana w godzinkach, bo świeci pięknym światłem. Ale jej tajemnica jest taka, że to światło, którym świeci, nie jest jej światłem, tylko jest światłem Jezusa. Gdy pewna niewiasta z tłumu krzyknęła do Jezusa, aby pochwalić Maryję, że urodziła go, on powiedział, że tak, prawdziwie można ją wychwalać, że jego urodziła. Natomiast o wiele bardziej należy ją chwalić z tego powodu, że słucha Jego głosu i zachowuje Jego wolę, bo naśladuje Go całym swoim sercem. I to dlatego jest piękna, bo doskonale Go naśladowała. A co z nami? Czy ja również mogę być piękny jak księżyc? Okazuje się, że mogę, bo właśnie to powiedział Jezus tej kobiecie z tłumu. Maryja zasługuje bardziej na pochwałę z tego powodu, że doskonale wypełniała wolę Jezusa, niż z tego powodu, że była Jego matką. Więc okazuje się, że gdy ja będę w sposób doskonały wypełniał wolę Boga w codzienności, to również ja przez Jezusa, przez oblubieńca, będę mógł być nazwany piękny jak księżyc, bo będę naśladował Go we wszystkim, w drobnych czynnościach dnia, będę spełniał te wszystkie czyny z miłością i będę wiedział, że taka jest Jego wola względem mnie. I wtedy w codzienności odbiję choć trochę tego Jego pięknego światła, światła, które z Jego chwały pochodzi i wszyscy, którzy będą obok mnie, wszyscy, do których On mnie pośle, będą mogli powiedzieć, On jest piękny, ona jest piękna jak księżyc, bo odbija światło samego Boga. Któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków.